Mamy cykl rundek przed galą High League 7. Michał Pasternak. Witam wszystkich. Wampir oszczędny w słowach oraz Tomasz Sarara. Siemanko, siemanko, nigdy oszczędny w słowach. Właśnie, nigdy oszczędny nie jest w słowach. Moi drodzy, od tego zaczniemy cykl rundek. Co, to w takim razie przywitam się ze wszystkimi raz jeszcze. Nie chciałbym zanudzać, nie chciałbym się powtarzać, bo tak jak powiedziałeś, faktycznie część tych historii zostało opowiedzianych u mnie na moim kanale YouTube. No ale biorąc pod uwagę, że wchodząc również do gal free fightowych, wchodzę troszeczkę do nowego środowiska, do nowych odbiorców, więc mam nadzieję, że dla sporej części to będzie nowa opowiastka. Ja mam taką swoją serię odcinków, czyli historię z bramki. No i faktycznie tam się różne rzeczy się dzieją, a zwłaszcza w Krakowie. I faktycznie, skoro mieliśmy coś przygotować, to nie chciałem szukać niczego na siły, tylko coś, co się już właściwie wydarzyło. No i jak to na bramce, różne rzeczy, różne historie. I pamiętam, że bardzo rzadko, właściwie nigdy nie chcieliśmy stać samemu na bramce, no bo to zawsze jednak jest spore ryzyko, że jednak co dwie głowy to nie jedna, co cztery ręce to nie dwie. Ale pracowaliśmy w takim klubie, który się wydawał dość spokojny, taki powiedzmy studencki, taki, w którym staliśmy już właściwie od lat i raczej byliśmy w stanie przewidzieć, co się dzieje właściwie. Nawet jak ktoś jest takim kumatym bramkarzem, to bardzo dobrze widzi również, kogo sobie wpuszcza i kto może za parę godzin czy parędziesiąt minut narobić syfu. No i tam była taka sytuacja, że faktycznie wpuściliśmy ludzi z kolegą, tak że raczej nie powinniśmy się o nic specjalnego martwić, ale ktoś nas też troszeczkę przechytrzył, bo raczej nie wpuszczamy właśnie takiej ekipy 6-8 osobowej, bo wiadomo, że to już może generować pewne problemy, więc gdzieś tam nas troszeczkę przechytrzyli. No i sobie wszedł jeden chłopaczek z babą, drugi, tu jakaś parka i tak się troszeczkę nam władowali do środka i zrobiła się spora ekipa, o której tak naprawdę nie wiedzieliśmy. No i mój kolega tam do mnie powiedział, jak to na krakowskim rynku na bramkach się przemieszczy, knajpa koło knajpy, brama koło bramy, powiedział Tomek: to słuchaj, ja tam mam jedną sprawę do mojego koleżki, to idę coś załatwić, zaraz wracam. Ja mówię, dobra, spoko, mówię, lajd, ogarnę to wszystko, nie? No i się trochę, prawie się pomyliłem, bo faktycznie chwilę później schodzi do mnie menadżerka, mówi, Tomek, chodź na dół bez afera. No to ja schodzę sobie na dół, no i patrzę faktycznie, szybciutki przegląd sytuacji, co się dzieje. No i widzę, że faktycznie tych kurwa osób, które się ze sobą znają, jest tak więcej niż brałem pod uwagę. Ale ja chyba, tylko właściwie to się nazywa coś, czego się również nauczyłem, psychologia tłumu, że nawet jeśli jesteś sam do ekipy 8-osobowej, 6-osobowej, 10-osobowej i mówisz, przepraszam panowie, bo pasowałoby, żebyście wyszli, to nawet nie skończy zdania, jesteś pewnie już, wiesz, rozgnieciony, rozjebany, a dlatego w takich sytuacjach trzeba grać wariata. Ja lubię takie powiedzenie, że tylko wariaci są coś warci. No więc pamiętam całkiem dobrze tą sytuację, że faktycznie tam wjeżdżam na kurwa takiego totalnego pewniaka, nie? I gdzieś tam wchodzę do środka, mówię, co się tu kurwa dzieje. A oni się bili z kimś, czy...? Tak, jakaś aferka, że tam chyba z 6-8 chłopaków, jeszcze z babami, tam na jakichś 2-3 jeszcze tam, no i tam się zaczyna robić niebezpiecznie. Wszyscy trochę postresowani, no w sumie ja w tym wszystkim też najbardziej zestresowany, ale kamienna twarz zachowana, żeby oczywiście nie dać po sobie poznać, że cokolwiek może się wypchnąć spod kontroli. No faktycznie wjeżdżam tam do środka, mówię, sobie, kurwa dzieje, mówię, wyjeżdżaj wszyscy do góry. No, a tam ktoś mnie ciągnie za bluzę, mówi, słuchaj, ale nas jest trochę więcej. Ja mówię, to zajebiście akurat, to sobie załatwimy wszystko u góry, to wychodzić po kolei. To dobra, no to kurwa chodź. Mówię, kurwa, ale fart, bo u góry jest zasięg, to na dole nie mam, nawet nie mam jak się z kim skontaktować, żeby wydzwonić koleżkę, żeby szybko mi wracał na bramkę, bo chyba będzie potrzebne wsparcie. Ale mówię, dobra, no najważniejsze, że mi idą do góry, nie? Więc wszyscy wychodzą, dobra, to idziemy do góry, idziemy. Mówię, to chodźcie, kurwa, wszystkim u góry rozpierdolę, będzie spokój, nie? No i wychodzę i na schodach, ja już patrzę, wyciągam telefon z kiermany, patrzę, mówię, kurwa, zasięg już pomalutku łapie, a sobie ktoś nagle przypomniał w połowie schodu, mówi, ty, a my nigdzie nie wychodzimy. Myślę, jebaniutki, kurwa, trzasnął się chyba, o co chodzi, nie? No i faktycznie była taka sytuacja, że jak oni tam jeden powiedział, że zostajemy, no to wiadomo, że stała ekipa i zostajemy. Ja tak stałem te chyba 2 schodki niżej, oni mi się tam zatrzymali u góry i tak tylko pamiętam, że była sytuacja, że już naprawdę, no wiedziałem, że zaraz musi coś się wydarzyć, nie? Że stoję sam, kurwa, tu się nagle na mnie wszyscy zaczynają pchać, kurwa, ze 4 u góry, no i słuchaj, my tam, kurwa, wracamy z powrotem, nie zatrzymasz, a wyjeźdź tutaj do góry, tak jak się obawialiśmy, ktoś tam jest z tyłu, ciągnie za bluzę, mówię, ja pierdolę. Na banku jest ogień, na pewno, że spierdol będzie przekopa, no nic, no part of the game, no trzeba to przeżyć, nie? I tak pamiętam, że faktycznie miałem tylko kilka tych osób jeszcze nad sobą, tak przed ramieniem chyba tam chciałem wszystkich trzymać, mówię, kurwa, wychodzić, to koniec bajery. I tak ze 3 stało, mówię, dobra, chociaż sobie jednego pierdolę, żeby mieć z głowy, nie? Żeby nie wyjść, żeby wyszedłem. Tak, żeby nie było, że chociaż, wiesz, że nie zdążymy jednego ustrzelić. I nie wiem, to jest tak jak na filmach zawsze, jak jest takie budowanie emocji, nie? Że już, slow motion kurwa, nagle. Nawet jeszcze nie slow motion, tylko że jest ten moment, że gdzieś tam głównego bohatera zaraz tutaj, wiesz, wszyscy zaraz go odpierdolą, już będzie koniec filmu i nagle w ostatnim momencie wtedy wjeżdża akcja ratunkowa i to było właściwie prawie tak jak w filmie, że chyba menadżerka z dołu faktycznie zobaczyła, że sytuacja jest bardziej skomplikowana niż się wydawało, no i w tym momencie wjechał mój koleżka właśnie nawet nie sam, tylko jeszcze z resztą ekipy, no i faktycznie gdzieś tam
No mucka, no ciężka mucka. Właściwie zanim się zrobiły modne walki w klatce, to ja już tam wtedy przeżyłem swoją pierwszą walkę w klatce, bo tego, który najgłośniej huczał, to go kurwa tam zamknąłem w szatnie i tam była moja pierwsza walka w klatce, zanim to było modne, nawet nie była potrzebna dogrywka. No dobra, ale powiedziesz, że to jest part of the game, czyli zdarzało ci się tak, że wracałeś bardzo pobijany z bramki? Znaczy umówmy się, jak patrzę na moją facjatę, to można by wnioskować, że coś może być w tej chwili. Nie jedna bomba siadła, nie jedna cegłówka została przyjęta i tak, to jest part of the game właściwie. Nie wiem, czy to ja się tak urodziłem, czy faktycznie cała taka moja droga życiowa sprawiła, że naprawdę mam dzisiaj twardą banię i potrafię przyjmować naprawdę mocne ciosy i gdzieś ten kubek naprawdę się jeszcze trzyma. Michał, ty też masz historię, opowiadałeś uliczną i teraz słuchamy co? Słychać u wampira. Bardziej osiedlowa, tylko chciałbym ja jeszcze dodać, że na przykład my jak żeśmy jeździli na bramki, to pamiętam, że zawsze jak żeśmy jeździli do klubu, to każdy z nas zakładał najgorsze ubrania, bo wiadomo było, że to wszystko później musi być albo potargane, albo ubrudzone całe we krwi. Także my zazwyczaj jak jeździliśmy na bramki, to ubrani trochę tak jakbyśmy jechali do sadu zbierać jabłka, nie? A jeśli chodzi o moją historię, no to ja miałem taką bardziej osiedlową, bo z bramek to tak albo pamiętam, albo mam właśnie ten sam problem co Tomek, że nie chciałbym wybrać historii, której do końca nie mogę opowiedzieć, bo ktoś później mógłby mieć do mnie jakieś pretensje. Dlatego ja wybrałem historię osiedlową. Mogę na sekundkę przerwać, bo w ogóle czasem wiadomo, wychodzą mi powiadomienia i wyświetlają mi się pewne komentarze i ostatnimi czasy, całkiem niedawno, w ogóle właśnie pod tym odcinkiem, który jest zatytułowany Sarare versus Ekipa, tam się pojawił taki komentarz, ty, bo w tej szatni, w tej klatce to wtedy byłem ja. Jakiś gość się właśnie między innymi o to upomniał, także jak najbardziej trzeba mocno dobierać historię. Ale ludzie bardzo często, wiesz, udają, że to oni, prawda, wiadomo? O to chodzi, tak. Znaczy, na przykład ja ostatnio miałem sytuację, że byłem obok w mieście w Busku i podszedł do mnie jakiś koleżka z dzieckiem, z żoną i mówi, że chciałby sobie zrobić zdjęcie i właśnie mówi, że gdzieś tam, że mnie rozpoznał, wie, że walczy gdzieś i tak dalej i mówi, że jest moim fanem, chciałby sobie ze mną zrobić zdjęcie i mówi do mnie, że pamięta mnie tam z czasów Imperium. Imperium to była taka impreza. Aha. Jak on już to powiedział, to ja mówię, dobra, to już więcej nie mów, choć zrobimy sobie to zdjęcie i tyle. Bo zazwyczaj bramkarze nie są jakimiś grzecznymi chłopcami i to zazwyczaj są jakieś wielkie awantury, a jest jeszcze na bramkach coś takiego, że nawet jak ktoś zacznie i później bramkarz zawsze praktycznie wygrywa, to później dana osoba ma pretensje. Rozumiem, że to jest takie szukanie jakichś, nie wiem czego. No dobrze, ale wracając do tematu, do mojej opowieści tak zwanej osiedlowej, to ja pamiętam, że od zawsze, jak moi koledzy gdzieś tam chodzili i pod blokiem pili piwo, no to ja zawsze chodziłem już na siłownię i powiedzmy w tym wieku 17-18 lat, to zawsze ja byłem w ekipie ten, który będzie bronił reszty w razie czego, jak coś się stanie. No i pewnego razu siedzieliśmy w barze, przylatuje mój koleżka. No i mówi do mnie, że chodź pasta, pomógłbyś mi, bo mam jakiś tam problem na osiedlu i byłoby fajnie, jakbyś za mną stanął. No to ja długo się nie zastanawiając, bo akurat go znałem i lubiałem, mówię, no dobra, no to chodź. No i wyszedłem z nim, poszliśmy tam dalej pod bloki, no i stoi taki koleżka. On stał, może jeszcze ze dwóch, jakaś tam dziewczyna, no i wiesz, ja chciałem to tak rozwiązać polubownie, mówię, no siema, co tam słychać i... Na pewno to były słowa, siema, co tam słychać. Co się w ogóle dzieje, o co chodzi. Ale ten ziomek, co się akurat do niego zaczął gdzieś tam sadzić, to on był bardzo agresywny i coś tam do mnie mówi, że po co ty tu przyszedłeś, pali papierosa. I zaczął tmuchać mi twarz tym dymem. No i wtedy już tak, wiesz, to już był ten moment taki, że już przełączamy się. No i mówię do niego, że ty jeszcze raz mnie będziesz dmuchał tym papierosem, no to dostaniesz w łeb i będzie po wszystkim. No on to powtórzył, także gdzieś go tam wywróciłem i kątem oka zauważyłem, że ktoś biegnie. No i wiesz, no już jak ktoś biegnie, no to troszeczkę odbiegłem, patrzę, a tu już wyszła ekipa, no nie wiem, no z 15 osób, ale najgorsze to, że z tych 15 osób to 14 to osoby te starsze, tak. 50 i tak dalej. I tam wszyscy na mnie krzyczą, to ja mówię, dobra, zawijam wrotki. No i tak idę szybszym krokiem znowu do tego baru, ale patrzę, że ktoś za mną biegnie i się drze. Zajebę cię, kurwa, zajebę cię, stań, zajebę cię.
Ja tak stanąłem, patrzę, biegnie jakiś stary chłop, no nie wiem, ponad 40 parę lat. Ja miałem wtedy może 17, 18. On biegnie i zapierdolę cię. No to ja stanąłem, mówię, idziesz chłopie do domu, nie rób sobie już w ogóle tutaj żadnych nadziei. No i tak kurwa, on za mną biegnie, no to ja taki lekki truch, bo nie powiem, że spierdalałem. No, biegnę no, ja. do tego baru. No i tam siedzą moi koleżki, no to mówię do nich, żeby się, że zaraz będzie chyba kurwa problem, nie? No i patrzę, wbiega ten stary typ. A on był taki, akurat się okazało, że on taki wcześniej to był taki osiedlowy, bardzo mocny wirażka. Wleciał do tego baru i kurwa, który? I chodzi i szuka. No i ci starsi go znali, my żeśmy byli ci akurat młodsi, ci starsi go znali, weź tam uspokój się, wyluzuj, o co chodzi. On mówi, zajebę. No i kurwa w końcu podchodzi do mnie i mówi, to ty? A ja tak patrzę na niego, mówię, a poznajesz? I wszedł ten kurwa typ, co przez niego cała awantura. I mówi, to on. No i on mnie złapał za tą koszulkę. No i znowu zaczęła się awantura. I jakoś nas rozdzielili, ci starsi, no i on do mnie mówi, to jak jesteś taki mądry, to byś wyszedł przed całym barem ze mną na solówkę. Ja mówię, no dobra, no nie ma problemu. Wyszliśmy z tego baru i najgorsze, co mogło być, patrzę się, a tu stoi jego córka. Jego żona. Co? No poważnie, przylecieli wszyscy do tego baru i oni tak na mnie patrzą. Ja mówię do tej kobiety, mówię, proszę pani, wzięłaby pani męża, bo jest pijany. On jeszcze wtedy przyleciał na boso, a to zima. Mówię, jest pijany, nie chcę zrobić mu krzywdy. No, słuchaj, dla ciebie to teraz zabawne, dla mnie to w ogóle nie było zabawne. Taka trochę patowa sytuacja. A ona się obróciła i tak jakby, kurwa, ja nic do niej nie mówię. No dobra, no to dobra. No i stanęliśmy tak. I on tak mówi, buja się, no i kurwa, trafiłem go raz, on się przewrócił, podbiegłem, kopnąłem go jeszcze w głowę i nagle wszyscy, co ty kurwa robisz? Starego chłopa bijesz. Ja mówię, no kurwa, sekundę temu wszyscy żeście mówili, żebyśmy się bili, że to tamto. No i kurwa, powiem ci, i do tej pory, jak widzę akurat tą panią i tego typa, to już praktycznie nie widzę, bo on wyjechał, no to tak trochę głupio i jestem taki trochę zmieszany, nie? No to taka dziwna historia, ale... Ja tak a propos tego, co słuchałeś, to sobie tak idealnie się właściwie wpisuje coś takiego, że ludzie twoją dobroć traktują jako twoją słabość. I to jest takie doświadczenie, które chyba najszybciej znowu wrócę do tego samego wątku, czyli na bramce człowiek się najszybciej tego uczy, że jak, nie wiem, stoisz, kogoś grzecznie poprosisz, przepraszam, bo tu nie wolno palić papierosów. To... Co? Pierdala. Słuchaj, no proszę cię, nie pal tu papierosów. Ale wiecie co, bo my się... Gówno, dostaniesz mordę, dobra, już nie palę. Bo mieszkając w większych miastach się już przyzwyczailiśmy, że takie historie trochę odchodzą, bo jednak ta ochrona musi się bardziej tak spokojnie obchodzić z tymi ludźmi. Ja pamiętam, jak raz Kubańczyk zabrał mnie gdzieś na imprezę, na jakąś taką totalną wiochę i zacząłem, jak właśnie ktoś się bije, wszędzie krew, nie? W toalecie ze trzy osoby prostują nosy i nagle widzę, jak ktoś podchodzi do ochrony, mówi, dlaczego połamaliście nos mojemu koledze? A ci od razu bomba, nie? I bez żadnego gadania, więc takie czasy są, tylko nie w tych miejscach. Natomiast... Jeszcze a propos, tak, skoro już jesteśmy w tym temacie bramek, bo ty, Michał, jesteś z Kielce Pińczów, tak? Tak. Pińczowa. Wampir z Pińczowa. Tak. Dużo komentarzy przeczytałem o tym później, że... Jeżeli... Ja akurat miałem możliwość, bo Tomek stał w dużych miastach, to a ja stałem właśnie w tych mniejszych. I czyli to... taki, gdzie się od razu ładuje. Nie, no co ty. Jest inny klimat, parę razy poza miastem i nie muszę, nie. W tych mniejszych takich wichurach to zazwyczaj było tak, że jak przyszedł jeden i dostał, to zaraz było 20-30, bo z widłami. To jest taka, wiesz, solidarność, cała wieś się wtedy zebrała i na ciebie. Wtedy ci z bramki byli najgorsi, nie? Panie i panowie, 72550 to numer, pod którym możecie wysyłać swoje pytania. Do najciekawszych oddzwonimy i uwaga, mamy pierwszy telefon od razu. Przed galą Hajlik 7. Halo, z kim rozmawiamy? O, trzeba jeszcze powiedzieć do telefonu. Halo. Więc gdybyśmy mogli powiedzieć, bo powiedzieć o solówkach, no. Ile takich solówek w swoim życiu mogliście przeżyć? Takich kompletnie niesportowych, tylko właśnie takich, że gdzieś się biliście. Nie musi to być dokładna liczba, nie wiem, 37, ale mniej więcej. Jesteście w stanie to w ogóle policzyć? Ogólnie niedużo, a powiem ci, z czego to też wynikało. Z racji, że jeśli trenujesz sporty walki i zaczynasz być coraz bardziej świadomy, że naprawdę możesz komuś wyrządzić dużą krzywdę, a później są duże problemy. No i jest takie nawet powiedzenie, że czasem ruszysz kij albo gówno, odpowiadasz jak za człowieka i
No i to jest świadomość najczęściej ogranicza właściwie jakiekolwiek działanie, więc ja strzelam, że no nie wiem, na palcach dwóch rąk pewnie bym to policzył, więc chyba nie jest tego jakoś dużo i mówię, naprawdę świadomość tutaj jest chyba takim nawet najważniejszym właściwie punktem kulminacyjnym, bo jeśli widzę, że ktokolwiek już wychodzi na tą tak zwaną solówę i mówi, kurwa, chodź, prawie, że to cię zajebie i są ręce nisko, broda trzymana wysoko, to już wiesz, ziomek. To już jest to. Ziomek, lepiej nie, więc... Już można dzwonić po karetkę. Więc bardziej inaczej, jak ktoś podchodzi, trzeba brodę niską i chodź tu, to już mówisz, o, koneser, trzeba mieć się na... Ja kiedyś nawet słyszałem bardzo mądre słowa, że łatwiej jest komuś zajebać, niż się powstrzymać, odpuścić i iść dalej. Ja na przykład jak byłem młody, no to jakoś tak, no nie odpuszczałem, ale jak już coraz więcej trenowałem, coraz bardziej byłem świadomy, coraz starszy, to na przykład na tą chwilę, dopóki już nie ma takiego czegoś, że ktoś do mnie dojdzie, złapie albo próbuje uderzyć, to do tej pory raczej odpuszczam, idę dalej z uśmiechem. No właśnie, z wiekiem. W gazetach, dlatego chyba to nie jest jakieś, powiedzmy tak, undergroundowe. Gość chyba Angol był pod tak dużym wpływem narkotyków właściwie, że nie wiem, że mówię, że sobie z nim nie mogli poradzić. I ja znam parę osób właściwie, bo sam byłem taką osobą, która gdzieś tam na sytuacje kryzysowe, to gdzieś tam, jeśli stoją parę chłopaków z takim pistoletem na gumowe kule, właśnie na naćpanych ludzi, których nie jest w stanie zwykły łomot właściwie zatrzymać. No i ten Angol chyba właściwie wyszedł bez oka z klubu. O kurde. Ale się nawet nie zorientował, że nie ma oka. Naprawdę? On dopiero na drugi dzień, jak się obudził i zobaczył, że nie widzi, to... Ludzie, którzy są pod mocnym wpływem jakichś tam kombo, dragów i tak. Pytanie do Michała Pasternaka. Przygotowałem sobie telefonik w razie wówku, mam zapisane pytanie, gdyby się tam kuleczki w głowie nie mogły zdarzyć w momencie, to faktycznie się będę wspomagał, ale co? Nasza walka właściwie jest na zasadach bokserskich, powiedzmy specyficznego boksu, bo w małych rękawicach. Więc moje pytanie, jak ty oceniasz właściwie swoje umiejętności bokserskie? Myślę, że to jest jedna z najlepszych moich płaszczyzn. I jestem bardzo szczęśliwy, że teraz będę mógł pokazać, jaki jestem dobry na tle takiego zawodnika. Także myślę, że moje umiejętności bokserskie są naprawdę dobre. Zostanę przy tym samym pytaniu, tylko je trochę bardziej doprecyzuję, jeśli można. Takie jedno A pytanie, nie? No. Bo ja się tak właściwie zastanawiałem, nie wiem, na ile często cię zdarzały walki, nie wiem, wymiany w półdystansie, w boksie, bo jako typowy barterowy jest to chyba najczęściej. Przechodziliśmy do walki parterowej, więc nie wiem, na ile lubisz pół dystans. No jak kojarzę też, że Michał nie lubi, kiedy się mówi o nim, że jest typowym parterowcem. Myślę, że w mojej poprzedniej walce, kiedy walczyłem z Adamem Kowalskim, to jednak było dużo wymian w pół dystansie i tam jakoś nie czułem się jakoś źle i nie ma co mówić, ja jestem wysoki, mam długie ręce i dobry zasięg, ale jednak w półdystansie też myślę, że potrafię się odnaleźć i nie czuję się jakoś wybitnie źle. Takie bardzo właściwie pochodne pytanie. Wiesz co, poczekaj, bo to jest tak, że raz jedna osoba, raz druga. Ty już zaraz doprecyzowałeś. Michał, to jest... Czy to on zadał jedno, czy już dwa? On zadał jedno z plusem, taki jeden i pół. Natomiast na czacie, słuchajcie, ja doskonale widzę, co piszecie. Staramy się ogarnąć mikrofon u Tomka szczególnie. Mam nadzieję, że za chwilkę wszystko będzie działało. Nie jest to zależne od naszej trójki. Mamy nadzieję, że za chwilkę uda się rozwiązać problemy. Michał, jakie masz pytanie do Tomka i mam nadzieję, że zaraz wszystko będzie już w porządku. Skoro Tomek mnie pytał o boks, chciał trochę podszczypać, to ja zapytam o kwestie parterowe. Jaka jest twoja ulubiona technika w parterze? Kończąca. Gogo plaza. O, proszę. Aj co, mam cię, nie? Ale ja mówię poważnie. Kiedyś ci założę, tak? A umiesz wykonać gogoplatę? Naprawdę umiem. Bo ty swoim piszczelem po prostu tam urywasz głowę, tak? A ile osób ty poddałeś? 15,5. Powiem ci, że to jest naprawdę bardzo ciężka technika. No właśnie. I co? Jestem w szoku. I co? Jestem w szoku. I co oznacza, że ja mam tego nie umieć? Tak, nie. Tak. Nie, wcale tak nie ciężko. Gogoplata się najczęściej zdarza w amerykańskim wrestlingu, bo normalnie to ma to praktycznie dźwignia niespotykana. Pamiętam, że wieczorek poddał
Omoplatą. Monoplatą. Omoplatą. No. A gogoplata to jest ta dźwignia, gdzie masz piszczel i łapiesz przeciwnika za głowę, tak, i dociskasz tak, żeby udusić go własnym piszczelem. Co to za technika, ziomość, masz, ziomość. To może nie tak ta walka idzie w jiu-jitsu. Słuchajcie, zawsze powtarzałem, że najważniejszym elementem walki jest zaskoczenie. No to nie. Moi drodzy, piszecie cały czas na czacie, że teraz już widzę pierwsze komentarze, że już okej, okay. Proszę również reżyserkę, żeby dała nam znać, czy już słychać. To co cię przekonało do walki z Tomkiem Sararą w boksie? Bo przypomnijmy, widzowie, którzy nie znają, tutaj mamy mistrza świata w K1. Michał jest bardziej z tego, że jest bardzo dobrym zawodnikiem zapaśniczym oraz parterowym, a wiadomo, że style rządzą walką. Jestem dobrym zawodnikiem MMA. Jesteś bardzo dobrym, natomiast twoje najlepsze punkty, wszyscy wiedzą, że jest to jednak parter i zapasy, i bierzesz walkę z gościem z K1 w stójce w małych rękawicach w boksie. I teraz możesz odpowiedzieć na pytanie Tomka. Co mnie przekonało? No na pewno to, że będę miał możliwość się sprawdzić na tle jednego z najlepszych zawodników sportów uderzanych u nas w kraju i zmierzyć się z ikoną, bo uważam, że jesteś ikoną. Może legenda to jest za duże takie słowo jeszcze, ale myślę, że z ikoną, i chciałbym też zobaczyć, jak wypadnę na tle takiego zawodnika, jakim jesteś ty. Bo do tej pory walczyłem z zawodnikami, którzy mieli naprawdę dobrą stójkę, ale uważam, że jednak Tomek będzie najlepszy. I w jakimś sensie, no fajnie, będę mógł sprawdzić ten swój boks i wtedy będę mógł powiedzieć, że Michał, jak wygląda twój boks? No to wtedy będę mógł sobie sam odpowiedzieć na to pytanie, a przechodząc do konkretów, no to pieniądze. Jeżeli mógłbyś tak w skrócie odpowiedzieć, jaka jest różnica między walkami zawodowymi, przypomnij, walczyłeś między innymi w One, no, do pieniędzy we Freak Fightach? Różnica, jakbyś mógł powiedzieć, ile razy więcej da się zarobić? Teraz ciężko jest mi odpowiedzieć, bo w One walczyłem jakiś okres czasu temu i jak wiesz, inflacja w naszym kraju, no tak, to leci tak szybko, że już nawet politycy nie potrafią jej zatrzymać. Ale muszę powiedzieć, że uważam, że teraz zarabiam lepiej i to jest moje 5 minut i dlatego bardzo się cieszę, że mam możliwość i będę walczył we freakowych organizacjach i mam wyjebane, jak ktoś mi mówi, że poszedłeś walczyć do freaków i tak dalej. I się sprzedałeś? Jestem tak, mega szczęśliwy z tego powodu, że mogę walczyć dla federacji freakowych i mogę powiedzieć śmiało, że wolę walczyć dla organizacji freakowej niż dla organizacji stricte sportowej, bo teraz mam możliwość tego, żeby ja jakoś tam dostać godne pieniądze za to, że zawalczę. Mhm. Moi drodzy, niestety cały czas zgłaszacie, że mamy duże problemy z dźwiękiem. Nie chcemy was tutaj trzymać w momencie, kiedy mamy problem. Na chwilę Koro i Edzio, tylko ogarniemy wszystkie rzeczy. Vampir i Sarara. Gdyby wzrok mógł zabijać, to mielibyśmy dwa trupy. Ta walka uświetni 17 czerwca w Krakowie. To tam odbędzie się gala High League 7. Możecie kupować bilety. Tutaj mamy zbitą pionę. Dziękuję wam bardzo, panowie. Moi drodzy.